Zatrzymajcie tylko na chwilę. Jest krótko, jasno, niezwykle. Dookoła słychać śpiew, gwar i muzykę. Żałośnie brzmiące, ale radosne pieśni mówią o miłości, wróżbach i szczęściu. Widać żarzące się po wsi sobótki. Czuć zapach akacji i jaśminu. Dziewczyny z okolicy uzbierały polne kwiaty oraz zioła. Układają je w girlandkę, kładą do niej do środka naczynie z wodą i wypatrują, że zjawi się w wodzie twarz ukochanego przyszłego męża. Zerwane wieczorem dziewięć ziół, ususzone, włożone pod poduszkę, mają leczniczą moc. To liście bylicy, piołunu, to dziurawiec, rumianek, lipa i dziki bez. Chłopiec, który przyśni się dziewczynie, będzie jej przyszłym jedynym. Obecny przy ognisku dziewczyny chcą, aby cały następny rok upływał w zdrowiu, szczęściu, pomyślności i miłości. Rzucane w ogień pojedyncze gałązki ziół mają chronić od nieszczęścia i zła. Resztę ziół panny zaniosą do domu i wetkną w strzechy domów, stodół i obór. Tylko młode panny wiełbianki, które noszą we włosach jako znak niewinności. Wiełbianki z czerwonymi kwiatami na odpędzenie złych spojrzeń i niepowodzeń miłości. Dziewczyny wiodą prym tych uroczystości, które tylko o chłopcach myślą i o nich gadają. No bo o czym innym miałyby myśleć? Thank you.
kładą na desce, ustawiają świece, by potem puścić w nurt rzeki. To oznacza, że chcą znaleźć chłopca i wyjść za niego. Ale nic za darmo. Chłopcy muszą złowić wianek odpowiedniej dziewczyny. A to nie jest wcale takie łatwe. Zwłaszcza, że wielu chłopców często chce złowić tej samej. A nurt wody to zadanie utrudnia. Panna, której wianek zostanie złowiony, w ciągu roku założy czepiec mężacki. Dziewczęta rozmawiają o chłopokach i wróżu, który będzie ich miłością życia. Chłopcy w tym czasie wykonują niezwykle trudne zadanie. Idą w las, by odnaleźć w najgłębszych pniejach, w otoczeniu ciemności, złych duchów i różnych niebezpieczeństw, kwiat paproci, który kwitnie tylko jeden raz do roku, właśnie w tę noc. Kto go znajdzie, posiądzie bogactwo, mądrość i szczęście w miłości. Miłość z tobą, ty ją znajdą, nie znowu, nie znowu.
Szymianka nie rzucił jeszcze. Czas proszę podać. Dobry Państwu, witam serdecznie na pięknym Ryglickim Rynku i daj Boże, żeby ta pogoda była do białego rana, do której będą trwać dzisiejsze imprezy. Szanowni Rygliczanie, szanowni mieszkańcy gminy Ryglice, niech w moim i waszym imieniu wolno mi będzie powitać wspaniałych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Szanowni Państwo, to jest pierwsze święto drzewiarza i leśnika. I wartałoby się zastanowić, dlaczego właśnie tu w Ryglicach. Dlaczego i po co? I odpowiedź chyba wszystkim się ciśnie na usta, bo przecież jak się mówiło Ryglice, to drzewiarz.